Cześć, dziś zapraszam Was na obejrzenie ciekawych skał znajdujących się we wschodniej części masywu Trójgarbu. Planując tam wycieczkę, warto przyjrzeć się im bliżej, bowiem są w nich tajemnicze zagłębienia i szczeliny, które kuszą, by tam zaglądnąć. Zastanawiając się, jaką budowę geologiczną przedstawiają owe skały, wyszukałem nieco informacji na ten temat w sieci. I tak, w karbonie górnym powstały naprzemianległe warstwy zlepieńców, piaskowców, łupków i pokładów węgla kamiennego. Z głębi Ziemi intrudowały kwaśne magmy, które zastygły pod ówczesną powierzchnią Ziemi, a które obecnie tworzą porfiry budujące Chełmiec, Mniszek i Trójgarb. Po wyniesieniu obszar ten podlegał erozji, aż ukazały się na powierzchni Ziemi skały subwulkaniczne. Jako że są one twardsze od skał osadowych, tworzą strome zbocza poszczególnych masywów. Ostateczny wygląd obszar ten otrzymał w okresie epoki lodowcowej.